Piotr Wasześcik, witam ze studia telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest gospodarz regionu, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, dr Gustaw Marek Brzezin. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, może zacznijmy naszą dzisiejszą rozmowę na temat podsumowania ubiegłego roku. Jaki on był dla województwa? Rok szczególny, ten, który mamy za sobą. Wiadomo, że był nacechowany kwestią pandemiczną. I to było wielkie utrudnienie dla życia, dla funkcjonowania nie tylko takiego osobistego, społecznego, samorządowego, ale gospodarczego, no i przede wszystkim w służbie zdrowia, bo tutaj jak w soczewce skupiały się praktycznie wszystkie problemy, które są związane z pandemią, ze zdrowiem, z życiem naszych mieszkańców. Udało się opanować sytuację. Udało się naprawdę zabezpieczyć też środki finansowe na wsparcie służby zdrowia, na wsparcie gospodarki, głównie w oparciu o pieniądze unijne, ale również z budżetu województwa. Udało się też jakby we wszystkich samorządach bez przerwy decyzyjnie funkcjonować na szczeblach wszystkich samorządów, w województwie również. Więc te nasze poziomy struktur administracyjnych sprawdziły się w najgorszym czasie. Ale najistotniejszą kwestią jest fakt, że bardzo mocno inwestowaliśmy w tym roku. Był to rok, który miał blisko 50% inwestycji, jeżeli chodzi o cały budżet. I to też wyjście naprzeciw tej trudnej sytuacji. No i oczywiście dzisiaj możemy śmiało mówić, że mamy 100% alokacji, jeżeli chodzi o okres programowania 2014-2020, czyli wszystkie środki unijne są zagospodarowane. A czy ta sytuacja w ogóle przewartościowała priorytety regionu? Zdecydowanie. Był ten czas pandemiczny, gdzie faktycznie prowadziliśmy renegocjacje z Komisją Europejską. Komisja Europejska też wyszła naprzeciw tym zdarzeniom i umożliwiła nam szybkie działanie. W służbę zdrowia uruchomiliśmy łącznie około 80 milionów złotych. W gospodarkę jest to blisko 150 milionów złotych szybkich działań, szybkich instrumentów finansowych. Natomiast też dzisiaj jeszcze mamy możliwość wspierania, bo ostatni sukces samorządu województwa to dobre negocjacje odnośnie możliwości uruchomienia lis rezerwowych, no i możliwości też wykorzystania w ramach 13 osi programu, tak zwanego systemu REACT-EU, gdzie 20 milionów euro będzie dedykowane mniej więcej pół na pół. Ale to one jeszcze dodatkowo wpłynęło dodatkowo, jeszcze do tamtego programu. Tak, dodatkowo, czyli wychodzenie naprzeciw i sprawność tutaj działania województwa w Brukseli spowodowało, że około 10 milionów euro pójdzie na wsparcie gospodarki i około 10 milionów euro pójdzie na wsparcie służby zdrowia. Kto będzie mógł liczyć na te pieniądze? W naszym zakresie są małe, mikro, małe, średnie przedsiębiorca, to raczej już inna linia demarkacyjna. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to praktycznie wszystkie segmenty od POZ-ów, ambulatoria, również szpitale powiatowe, również szpitale wojewódzkie, ale tutaj tylko wyposażenie, bo do 2023 roku musimy się rozliczyć, czyli niebawem będzie zarząd decydował, jak skonstruować konkursy i trzeba być przygotowanym na takie działania, które pozwolą szybko kupić sprzęt, ten niezbędny, ten potrzebny, ten głównie antykowidowy, ale dzisiaj wszystko jest w takim segmencie, że każde instrumentarium działa na wszystkie dolegliwości. Więc to niebawem ruszy, a listy rezerwowe to też ogromna możliwość. Chociażby tutaj w gminie Ostróda jest prawdopodobny projekt na pewnego rodzaju scyfryzowanie odbiorców wody, ścieków, kanalizacji. To jest duży projekt, który ma szansę mieć dofinansowanie. Szpital w mieście Ostróda też powiatowy będzie miał możliwość uruchomienia z listy rezerwowej dodatkowych środków na rozbudowę? To jest kwestia głównie termomodernizacyjna. Także pomyślnie to się układa dobrze, że
są projekty, które można wesprzeć. Sporo było, jeszcze jeżeli jesteśmy w zeszłym roku, sporo pieniędzy też przeznaczyliście na komunikację. Oczywiście, no, to jest nasze główne zadanie, nasza główna bolączka. Około 400 milionów złotych poszło na drogi wojewódzkie. Efekty widać. Jesteśmy na północnej części województwa, ale też tutaj bardzo pomyślnie idzie realizacja drogi 527. To jest Olsztyn-Łukta. Mamy w planie z Łukty przebić się do Moronga, a z Moronga już do drogi popularnej siódemki. Praktycznie mamy zadanie wykonane, czyli cały ten ciąg będzie zrealizowany. No i oczywiście też jesteśmy na etapie rozpoczęcia inwestycji tejże drogi 527 między Kwietniewem a granicą województwa, taka bolączka, która od lat występowała. Dużo tutaj jest działań. Przyszła perspektywa też pokazuje, że chcemy bardzo mocno inwestować w drogi. Panie marszałku, przejdźmy teraz do bieżącego roku. Jakie plany? Ostatnio uchwaliliście budżet. Na co będziecie głównie stawiać w roku 2022? Jesteśmy dalej w ofensywie inwestycyjnej. W tym roku budżet to ponad 36% inwestycji. 46, przepraszam, to ważne. A więc też nie spuszczamy z tonu. Było 50, jest 46%. Głównie drogi, ale również służba zdrowia. Chcemy mocno wspierać służbę zdrowia. Tutaj taką największą inwestycją planowaną jest pierwszy etap budowy SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Ponad 8 milionów złotych. Bardzo mocno w kulturę. To jest rekordowa suma. Jakbyśmy spojrzeli na kulturę i oświatę, to jest ponad 130 milionów złotych, a w samej kulturze to jest ponad 90 milionów złotych, ale taka inwestycja jak chociażby Muzeum Całoroczne Grunwaldu w Stembarku w tym roku powinna być zakończona i wreszcie... Uda się w okolicach tej rocznicy otworzyć według, ten muzeum? Według umów, według harmonogramu tak. Natomiast jak to zazwyczaj bywa na tego typu inwestycjach otwartych, różne sytuacje mogą mieć miejsce, ale jesteśmy optymistyczni. Nowy wykonawca, prace w zasadzie wykończeniowe, no i przede wszystkim wystawa, całoroczna wystawa Muzeum Grunwaldzkiego. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli, jak ja to określam często, pół żartem, pół serio, nasze Waterloo w Grunwaldzie w tej części Europy. Ale też chyba w jakiejś nowoczesnej formie, multimedialnej. Nowoczesnej, tak, multimedialnej, kosztownej, ale to się robi raz. Ktoś kiedyś mówił, że jak nie ma za dużo środków, to trzeba robić bardzo dobrze na dziesięciolecia i tak chcemy to zadanie dopełnić. Podobna kwestia ma miejsce w działaniach też każdej sfery naszych zadań. Muzea, Muzeum Warmii i Mazur, Pałac Donów jest w remoncie tutaj w Morągu. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie funkcje bieżące utrzymujemy, no i wszystkie granty, te popularnie mówiąc marszałkowskie, te wsparcie ochotniczych straży pożarnych, granty sołeckie, granty sportowe, turystyczne, kwestie wsparcia takiego programu, który mówi, że w każdym powiecie powinna być profesjonalna stacja meteorologiczna, też wspieramy. To wszystko utrzymujemy. Na uwagę zasługuje fakt, że są już rozpisywane pierwsze konkursy w sferze pozarządowej. Blisko 6 milionów złotych na różne dziedziny organizacji pozarządowych do wsparcia. Także mimo tych trudnych czasów naprawdę optymistycznie realizujemy nasze zadania i inwestujemy, a to jest najważniejsze w takim przełomie bezpieczeństwa zdrowotnego i trochę zachwiania gospodarki. A jakie jest Pana zdanie na temat takiej dużej skali reform rządowych w tej chwili? Czy nie ma Pan obaw, że to przyczyni się do jakichś problemów w realizacji budżetu albo dysponowania środkami zewnętrznymi? Obawy są, bo moglibyśmy, powiedzmy sobie, robić dwa etapy budowy SOR-u
ale robimy tylko jeden, bo nie wiadomo, jak po pierwszym półroczu zareaguje gospodarka, szczególnie w tych reformach, które nie analizujemy, czy one są w perspektywie korzystne, czy nie, ale niestety ich wprowadzenie spowodowało wielki chaos i dzisiaj nie ma tak naprawdę osoby, która by potrafiła wytłumaczyć, co dzieje się w sferze podatkowej, co dzieje się w naszych jakichś indywidualnych dochodach, czy później rozliczeniach. No niestety wprowadzenie tej reformy jest chyba niepowodzeniem rządu, tak to można powiedzieć, ale chciałoby się, żeby nie dochodziło do tych załamań, więc osobiście samorządy liczymy na to, że szybko nastąpi refleksja, mocna poprawa tych mechanizmów, no i przede wszystkim identyfikacja ze społeczeństwem, ze sferą przedsiębiorczą, bo to jest gospodarka, jest najważniejsza, z samorządami, żeby było jasne, żeby te nowe reformy były zrozumiałe dla wszystkich. Natomiast no dzisiaj ja nie spotkałem nikogo, kto by mówił, że ten nowy system jest i zrozumiały, i korzystny. Według uchwalonej chyba w sierpniu, jak dobrze pamiętam, ustawy odnośnie wynagrodzeń przede wszystkim burmistrzów, marszałków, prezydentów miast, doszło do jak gdyby podniesienia wynagrodzeń. A kiedy na podniesienie wynagrodzeń mogą liczyć urzędnicy? Ja w swojej tutaj funkcji drugokadencyjnej te regulacje z całym samorządem, zarządem, z administracją przeprowadzamy systematycznie. To jakby porównać lata 2000, no powiedzmy 10-12, a teraz to jest bagatelny skok. Oczywiście jest to niewystarczające. I planujemy, dzisiaj liczymy środki, dzisiaj analizujemy, czy to ma być 8 czy 10%, bo zasób potrzeb jest bardzo duży, możliwości są oparte o budżet województwa. Także regulacje będą miały miejsce, myślę, że na przestrzeni przełomu lutego, marca powinniśmy wskazać, jaki procent jest wzrostu wynagrodzeń. Wydawałoby się, że powinien być o procent inflacji. Inflacja jest w tym zakresie niedościgniona, z 6 już mamy ponad 8, nie wiadomo jak to się zakończy, więc trudno będzie budżetem dotrzymać tego progu. Panie marszałku, kiedy ruszy nowe programowanie? Nowe programowanie mieliśmy w planie, żeby miało miejsce właśnie w końcówce tego roku, 2023. Jesteśmy mocno zaawansowani o nasz regionalny program operacyjny. Przypomnę, że udało się pozyskać dodatkowe 500 mln euro, więc to jest alokacja na przyszłość największa jak do tej pory. 1 723 000 było, a 1 731 000 euro będzie w tej perspektywie o 3 000 000 euro więcej. Jest pan pewien, że te pieniądze wpłyną do budżetu województwa? Muszą wpłynąć, bo inaczej będziemy nie tylko stali w miejscu, ale będziemy się bardzo mocno cofali, a wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze dochodzenia gdzieś do środka stawki regionów. A w tej dyskusji krajowej o praworządności, jak to się ma? No to są trudne tematy, dlatego że my nie ruszymy, dopóki nie będzie podpisanej umowy rządu z Komisją Europejską, umowy partnerstwa. I dopiero później samorządy, regiony wchodzą w negocjacje i podpisują umowy między regionem a Brukselą. Niemalże jesteśmy gotowi, natomiast bez tego faktu nie będzie tej możliwości. Naprawdę autentycznie kibicujemy rządowi i chcemy, żeby jak najszybciej to nastąpiło, bo zarówno i w tej akcesji programowej, ale zarówno i w Polskim Ładzie, w tych inwestycjach, które są już w jakiś sposób rozdawane, musi dojść do transformacji pieniędzy unijnych. Jeżeli ich nie będzie, no to nie będzie realizacji. Nie będzie realizacji, nie będzie po prostu zamówień publicznych, nie będzie rynku na po prostu działaniu gospodarczym i to będzie problem nas wszystkich. Także chciałoby się, żeby jak najszybciej doszło do konsensusu między
bilateralnego między poszczególnymi państwami, myślę tutaj Polska czy południe naszej Europy, czy myślę o sytuacji już bezpośredniej w Unii Europejskiej, podpisania umowy partnerstwa. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli wstrzymane środki unijne, bo to po prostu zablokuje rozwój. No o co idzie gra, że to tak się opóźnia, pana zdaniem? Ja myślę, że może o szczegóły, może o jakieś nieporozumienia i aspiracje. Gdzieś może czasami za dużo się deleguje rozwiązań, a później się ich nie realizuje, bo wiemy, znamy sytuację KSUE, więc powiedziano, że dostosuje się Polska do tych wymogów, ale jakoś nie ma to w kalendarzu bieżących zdarzeń, więc trzeba naprawdę ciągle rozmawiać i delegować takie rozwiązania, które są zrozumiałe dla obu stron i można z każdej strony się pod nie podpisać, więc nie ma innej drogi w Unii Europejskiej jak konsensus i rozmowa. Na zakończenie chciałbym jeszcze zapytać, czego by pan sobie życzył na ten cały rok? Myślę, że nie będę oryginalny sobie. Nam, wszystkim państwu, przede wszystkim zdrowia. To jest najważniejsze. Mamy piąte uderzenie pandemiczne. Sytuacja może być newralgiczna z racji obciążenia służby zdrowia. Jest to najistotniejsze, żebyśmy byli zdrowi, żeby nie były straty i tragedie indywidualne. No oczywiście stabilizacji gospodarczej, zahamowania kwestii inflacyjnej, bo ona jak kula śnieżna może po prostu tą gospodarkę zniweczyć. Dobrych relacji z Unią Europejską. To są takie ramy, które nam spowodują normalnie funkcjonować i realizować programy, plany. Zdecydowanie też takiego politycznego, odpowiedzialnego szacunku wszystkich, bo czasami można się kłócić, czasami można mieć rolę opozycji, rolę rządzących, ale jeżeli są to tak duże sprawy, jak być albo nie być gospodarki Polski, czy systemu przyszłości w aspekcie nawet wdrażanych reform, to musi być konsensus. Takim przykładem, który jest bardzo trudny, to jest sytuacja w służbie zdrowia. Dzisiaj braki personalne widoczne są niemalże w każdym szpitalu i ta rywalizacja powoduje błędne koło. To może ten system zwyczajnie nie wytrzymać, także naprawdę potrzebne są odpowiedzialne działania i tam, gdzie to jest możliwe, nawet w ujęciu też porozumienia między rządem a opozycją, tak żeby nie zgromadzić takich problemów, które przez najbliższe dziesięciolecia będą trudne do odrobienia. Dziękuję za spotkanie. Moim gościem był gospodarz regionu, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, dr Gustaw Marek Brzesin. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.